Nie znasz się na montażu? Już nie musisz. Otóż CapCut wypuścił nową funkcję AI, która robi za Ciebie wszystkie produkcje, od jednominutowych shortsów aż po 10-minutowe produkcje. Wystarczy pomysł, a resztą zajmuje się już sztuczna inteligencja. W tym filmie pokażę Ci, jak dokładnie zrobić właśnie takie filmy, czyli jednominutowe albo 10-minutowe, nie ma to żadnego znaczenia. Zobaczcie, jakie to jest proste, bo to jest technologia, która jest dostępna dla każdego, kto ma CapCuta. Wystarczy spróbować. Pierwsza sprawa, nie ma tego na razie w naszym normalnym oprogramowaniu, które macie zainstalowane na komputerze, więc musimy przejść na zakładkę, oczywiście capcut.com i tutaj zalogować się na własne konto, czyli wystarczy kliknąć wypróbuj CapCut online. Tutaj logujecie się za pomocą, nie wiem, maila czy jakiegokolwiek innego logowania. W moim przypadku jest to po prostu mail, wybieram sobie swój mail. No i loguje się na własne konto. No i kiedy się zalogujecie, no to tak naprawdę na głównym ekranie macie darmowy edytor filmów AI i tu wszystko się dzieje. Jeżeli tego z jakiegoś powodu nie widzicie, to możecie przejść w zakładkę Magiczne narzędzia po lewej stronie. Otworzy wam się dodatkowe okno, w którym też macie właśnie tą możliwość, czyli tutaj Twórz z AI i jednocześnie macie darmowy edytor filmów. Otwiera wam się całkowicie nowa zakładka, no i tutaj zaczyna się magia. Pierwsza rzecz, o której musimy wiedzieć, to jeżeli nie zalogowało Was automatycznie na nowe konto, to musicie się na to konto zalogować. Jeżeli zalogowało, możemy przejść do pracy. I mam dla Was dwie rzeczy, które powinniście wiedzieć. Po pierwsze, niestety na tą chwilę wszystko działa tutaj w języku angielskim. Prawie wszystko, bo trochę pokombinowałem i okazuje się, że można trochę oszukać CapCuta. I o tym Wam oczywiście opowiem. Pierwsza rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to jest oczywiście Welcome to the Free. Tutaj możecie stworzyć nowe wideo od podstaw totalnie, do tego przejdziemy oczywiście później. Macie Instant AI Video, wpisujecie skrypt, dostajecie wideo. Proste. Macie Brainstorm with AI i to chcę Wam pokazać, bo to jest bardzo fajna opcja i zobaczcie, kiedy kliknę tutaj, otwiera się właściwie taka strona dość pusta, macie tylko okienko, w którym wpisujecie co potrzebujecie dostać. No i tutaj zaczyna się problem, dlatego że jeżeli wpiszę na przykład historię Janosika, czyli typowo po polsku, nie wpiszę dużo słów, specjalnie żebyście zobaczyli, jak fajnie to działa i kliknę oczywiście albo tą strzałkę, albo po prostu Enter. No i teraz to generuje nam 5 konkretnych przykładów tematów, które można poruszyć w naszym filmie. Macie na przykład legenda o Janosiku. Oczywiście zobaczcie, niestety dostaliśmy to w języku angielskim, ale nie martwcie się, bo można to trochę później oszukać i możecie to albo rozszerzyć o konkretne elementy dodatkowe, ten konkretny temat, ewentualnie kliknąć w tą pineskę i dodać m.in. to, może na przykład Janusik Treasure, czyli jakiś skarb Janusika i dodać te punkty, możecie dodać ich zdecydowanie więcej, dodatkowo możecie kliknąć Generate More, w tym momencie wygeneruje Wam więcej takich tematów, jeżeli znacie angielski, super, bardzo będzie to pomocne, jeżeli nie, możecie to przetłumaczyć za pomocą translatora zwykłego. Jeżeli coś chcecie, możecie dodatkowo dodać to, możecie dodać ile tylko chcecie. No i teraz zobaczcie, dodaliśmy to do tabelki key points, czyli te informacje, które tu dodaliśmy, będą poruszone bezpośrednio w naszym skrypcie, który będzie służył za nasz film. I teraz jeżeli macie to już zrobione, możecie kliknąć copy, bo to się przyda, i kliknąć generate script. I teraz zobaczcie, wyskakuje informacja 1 minuta, 3 minuty, 5 minut czy 10 minut. Ile ma trwać Wasz film? I teraz ważna uwaga. Jeżeli chcecie, żeby ten film został wygenerowany w języku angielskim, to po prostu wybieracie konkretną długość i klikacie Generate. Ale jeżeli chcecie, żeby to było wygenerowane w języku polskim, to zróbcie inaczej. Anulujecie to za pomocą krzyżyka, jednocześnie musicie wrócić na główną stronę, czyli klikacie wstecz i jeszcze raz wstecz. I teraz ważna rzecz, klikacie po prostu New Project. W tym momencie dostajecie konkretne okienko, w którym możecie wpisać swój skrypt, ale jednocześnie możecie kliknąć Create One with AI i to jest informacja, że możecie stworzyć go za pomocą AI. Możecie kliknąć topic, możecie kliknąć key points i to jest ta właśnie rzecz, którą skopiowaliśmy przed chwilą. Więc teraz po prostu przechodzimy do translatora Google, klikacie, żeby wykrywało język albo wykrywacie język angielski, wklejacie to, co pobraliście, czyli macie te wszystkie trzy rzeczy, które tam, te key points, i teraz po prostu kopiujecie je za pomocą tego guzika i wklejacie je bezpośrednio tutaj do key pointsów. I mamy trzy punkty, legenda o Janosiku, skarb Janosika i poznaj Janosika. Trzy punkty, które są niezbędne dla naszej historii, naszego skryptu, naszego filmu. Możecie kliknąć tutaj Enter a Topic, czyli wpisać Wasz tytuł i w tym przypadku ja po prostu wpiszę tutaj historię Janosika, a jednocześnie możecie wybrać, ile trwać ma Wasz film. 1, 3, 5, 10. I to jest niesamowite, bo nie kojarzę, żeby żaden generator filmów pozwalał na to, żeby tworzyć filmy dłuższej jakości i długości niż 1 minuta. Ale jeżeli się mylę, to dajcie znać. Natomiast w naszym przypadku mamy 1, 3, 5, 10.
Im dłuższa długość, tym dłużej będzie generował się Wasz film. W moim przypadku, na potrzeby tego filmu, stwórzmy sobie jednominutowy, bo będzie po prostu najszybciej. Możecie kliknąć po prostu jedną minutę, macie Mimic Writing Style. Tutaj możecie wpisać jakiś konkretny styl, jaki chcecie, żeby to było opowiedziane. Jak ma brzmieć ten film, jaka była intonacja i tak dalej. Ewentualnie możecie kliknąć Extract from Video, wybrać wideo z Waszego dysku i on sam wyciągnie tekst i bezpośrednio tutaj sobie wrzuci, więc to jest mega niesamowite. Kolejna rzecz, More Like Ryan's, jeżeli chcecie, żeby Wasz film był bardziej śmieszny, albo bardziej agresywny, albo bardziej dramatyczny, możecie tutaj wpisać po prostu jakieś takie informacje, albo może nie chcecie, żeby to było bardziej na TikToka, albo na YouTube'a. Generalnie macie możliwość opisania całkowicie, jak tylko chcecie. Jeżeli już wpisaliśmy sobie te rzeczy, kliknij im Create. Ej, chodź no. Jeżeli tu jeszcze jesteś, to znaczy, że ten materiał Cię interesuje. A jeżeli Cię interesuje, to mam dla Ciebie ofertę. Otóż mój kurs CapCut jest teraz w promocji. Więc jeżeli chcesz nauczyć się CapCuta całkowicie od A do Z, czy tam od deski do deski, to zapraszam Cię na moją stronę, którą zostawiam na dole, oczywiście pod filmem w linku. A tymczasem wróćmy do filmu. No i teraz z racji tego, że to jest jednominutowy film, to zobaczcie, że już zaczyna coś się tutaj dziać i widzimy, że wstawia nam właściwie tekst, jak to ma wyglądać. I szczerze mówiąc, przeczytajmy sobie kawałek. Cześć! Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż śladami jednej z najbardziej intrygujących postaci w historii Karpat, Juraj Janosik. Słowacki bohater narodowy. Jak widzicie, poradził sobie naprawdę świetnie. Jest to w języku polskim, co jest trochę oszukane dla CapCuta, ale działa. No i teraz trwa to całkowicie jedną minutę. I możemy przejść o krok dalej. Jak stworzyć dalej fajnego shorta? Przechodzimy z lewej strony w zakładkę Scenes. I tutaj mamy kilka rzeczy. Po pierwsze, możecie wygenerować sobie media albo dźwięk, czyli głos, który ma być mówiony właśnie ten tekst. Możemy tutaj wybrać albo awatara, albo sam głos. No ja nie chcę awatara, dlatego że będę chciał podłożyć własne zdjęcia, albo chcę wygenerować zdjęcia za pomocą CapCuta. I w tym momencie po prostu wybieram zakładkę dźwięk i wybieram jakiś dźwięk. Zobaczcie, że mamy tutaj naprawdę masę. Welcome to creating voiceovers. Także są różne te głosy, możecie wybrać męski, damski, bardziej spokojny, bardziej energetyczny. Jest naprawdę ich dużo, możecie sobie, zobaczcie, przeklikać. Możecie też kliknąć w ulubione, żeby sobie dodać. Ja tutaj nie będę tego szukał, wezmę pierwszego z brzegu, czyli Adam. Klikam na niego i zobaczcie, w tym momencie, oczywiście, jeżeli akceptuję ten skrypt, no bo możecie go zmieniać. W każdym momencie możecie sobie kliknąć, możecie coś tutaj dopisać, nie ma to żadnego problemu. Jeżeli akceptujecie ten tekst, który jest tutaj, to po prostu klikacie Apply to All Scenes. Ważne, żeby zaznaczyć ten guzik, dlatego że wtedy Wasz tekst będzie podzielony na mniejsze partie, żeby łatwiej ten dźwięk się dopasował do Waszego filmu, więc klikam. I klikam Apply to All Scenes. I w tym momencie im dłuższy jest film, tym dłużej to będzie trwać, ale generalnie nie trwa to raczej specjalnie długo. 1-3 minuty w zależności od długości filmu. No i zobaczcie, minęło właściwie 20 sekund, ale mamy jednominutowy film i mamy film gotowy. Po pierwsze, zobaczcie, trwa on minutę 8. W tym momencie nie mamy żadnych mediów, w postaci nie ma żadnych obrazków, nie ma niczego, więc na razie jest to po prostu dźwięk i tekst, więc takie sobie. Ale jeżeli puścimy to, to brzmi to tak. Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż śladami jednej z najbardziej intrygujących postaci w historii Karpat. Oczywiście są różne dźwięki, nie martwcie się tym, że to musi być jedyny dźwięk, jaki znajdziecie w CapCucie. Niektóre nie obsługują polskiej mowy, ale wiele z nich tak, testowałem, wystarczy trochę poklikać. Jedna ważna uwaga, możecie również kliknąć Create, czyli My Voices, Create New i wygenerować swój własny głos. Trochę testowałem i jeszcze nie działa to super fajnie, ale można spróbować, może akurat u Was zadziała lepiej. Kolejna rzecz, wydaje mi się, że fajna i nawet bardzo fajna, jest taka, że możecie przejść w zakładkę Media i wygenerować w końcu jakieś zdjęcia, jakieś grafiki, jakieś wideo, no do Waszego filmu. I tutaj mamy dwie albo nawet trzy opcje. Po pierwsze, jest coś takiego, że możecie wygenerować Generate AI Media, czyli AI wygeneruje zdjęcia do Waszego filmu na podstawie tego, co ma tutaj, tak żeby pasowały. Druga rzecz, jeżeli klikniecie tutaj, to wybieracie z dysku swoje własne materiały i CapCut dopasuje to do tego, co się dzieje w Waszym tekście. Trzecia opcja to CapCut ma bardzo dużą liczbę materiałów sam w sobie, czyli ma wideo, ma zdjęcia, ma grafiki. Jeżeli klikniecie Match, no to w tym momencie będzie to dogenerowane i wybierze ze swojej bazy, dopasuje do całego tekstu i będziemy mieli tekst i wideo gotowe,
Tu będą wtedy się pojawiać wideo. W moim przypadku wygenerujmy sobie zdjęcia AI, zobaczymy, czy to w ogóle fajnie zadziała, nie? Więc klikam Generate AI Media i teraz ważna uwaga, jeżeli robicie shorta, to klikacie 9x16, czyli ten format typowo pionowy. Jeżeli robicie inny format, to 16x9, czyli na przykład na YouTube na długi film. Ja kliknę short i jednocześnie możecie wybrać styl. W tym przypadku, jeżeli chodzi o nosika, chciałbym stworzyć na przykład może nie horror, ale prehistoric, nie wiem. Spróbujmy, może tak będzie ok, albo niech będzie prehistoric i zostawmy tak jak jest. W tym momencie klikam apply to all scenes i w tym momencie oczywiście CapCut za pomocą AI tworzy wszystkie materiały dla każdej tutaj wypowiedzianej kwestii, no tak żebyśmy mieli gotowy skrypt, gotowy film do naszego wideo. No i teraz zobaczcie, nasz film został wygenerowany i puśćmy i zobaczmy jak on wygląda. Cześć! Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż śladami jednej z najbardziej intrygujących postaci w historii Karpat. Juraj Janosik, słowacki bohater narodowy, którego historia do dziś rozpala wyobraźnię mieszkańców całego regionu. No i ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać przed skończeniem tego właściwie shorta, jest taka, że możecie przejść do zakładki Music. Możecie tutaj wybrać jakąś muzykę pasującą do całego Waszego filmu. Natomiast jedna ważna uwaga. CapCut to TikTok, to jest jeden i ten sam właściciel. No i teraz, jeżeli robicie coś w CapCutie, to na TikToku nie ma żadnego problemu, nie dostaniecie żadnego bana, nic się z Waszym filmem nie zadzieje. Natomiast, jeżeli z tą samą muzyką puścicie film na Facebooka, albo na Instagrama, albo na YouTube, no to może się okazać, że któraś z tych platform powie Wam halo, halo, nie możecie tego używać tutaj, no bo ta muzyka jest ograniczona prawami autorskimi, więc jeżeli chcecie używać, to nie tutaj. Więc musicie tą muzykę usunąć albo zamienić na coś, co jest zgodne z prawem, z prawami oczywiście autorskimi, więc to jest taka mała uwaga. No i można by było skończyć już na tym etapie i właściwie nasz short jest skończony, ale przejdźmy o krok dalej. Zobaczcie, możemy to bezpośrednio przerzucić do CapCuta w wersji edytowalnej, co jest niesamowite. No bo tutaj macie napisy, możecie te napisy chcieć poprawić albo coś zrobić. No tutaj tego nie ma takiej możliwości, ale zobaczcie, na samej górze macie coś takiego jak Edit More. Kiedy to kliknę, otwiera się nowa zakładka właściwie. No i teraz teoretycznie możecie to edytować tutaj, ale wiecie co jest jeszcze fajniejsze? Że to już jest zapisane na Waszym komputerze w przestrzeni, tej, którą CapCut zawsze daje, jeżeli macie Pro. Kiedy przejdziemy sobie bezpośrednio do CapCuta, otworzycie główne okno i tego oczywiście tutaj nie ma, przejdźcie sobie w zakładkę przestrzenie. Kiedy to kliknę, zobaczcie, otwiera mi się automatyczna moja przestrzeń i mam tutaj historię Janosika, którą mogę pobrać bezpośrednio na mój komputer. Klikam w to miejsce, jest czy pobrać ten film na komputer, oczywiście potwierdzam, że zgadzam się i nasz film jest pobrany i teraz zobaczcie, klikam w niego, otwiera się oczywiście mój projekt bezpośrednio w CapCutie. No i zobaczcie, nie dość, że mamy tutaj wszystkie teksty, mamy oczywiście filmy, znaczy w postaci dźwięk, który mamy dodany. Dodatkowo możemy dodać co tylko chcemy, czyli na przykład muzykę swoją, nie ma z tym żadnego problemu. Możemy na przykład tutaj wszystkie te teksty zaznaczyć. Kiedy zaznaczycie, możecie przejść na przykład w szablony i zmienić jakie napisy, jak mają one wyglądać, no bo bądźmy szczerzy, CapCut ma masę napisów, więc możecie wybrać taki, jaki chcecie. W moim przypadku wybiorę taki, który po prostu pokazuje każdy wyraz po prostu tak jakby osobno, że nie ma całych dużych sentencji, tylko jest jeden wyraz. Jeżeli nie obsługuje polskich napisów, pamiętajcie, nie ma problemu. Ważne, żebyście mieli zastosuj do wszystkich. Przechodzicie z powrotem w podstawy i zmieniacie font na taki, który ma polskie napisy. W moim przypadku ja sobie wezmę na przykład Poppins, którego bardzo często używam, albo Montserrat Black. Zobaczcie, polskie napisy się pojawiły. I teraz, kiedy sobie na przykład wezmę wszystko z małymi literami, przesunę na sam środek, to zobaczcie, że jak puszczę nasz film... Cześć! Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż śladami jednej z najbardziej intrygujących postaci w historii Karpat. No i teraz z racji tego, że te przejścia pomiędzy scenami są bardzo sztuczne, zobaczcie, po prostu jest przejście, możecie zrobić o wiele więcej, możecie przejść w zakładkę przejścia i na przykład wybrać coś z zakłóceń. Oczywiście tu jest dowolność, ale wezmę pierwszy z brzegu i zobaczcie, przerzucę go na linię czasu i w tym momencie, kiedy przybliżę, to nasze przejście wygląda już o wiele lepiej. Widzicie, jest takie bardzo glitchowe. Może nie pasuje do tego stylu i powinniśmy poszukać czegoś innego, ale pokazuję Wam możliwości. Teraz przechodzicie sobie w dźwięk, oczywiście nie w muzykę, a efekty dźwiękowe. Wybieracie coś takiego jak glitch na przykład i oczywiście macie coś takiego, więc przerzucacie na linię czasu i teraz w bardzo łatwy i bardzo fajny sposób zobaczcie, że macie coś takiego. Ściszacie, bo to ma być tylko akcent i w tym momencie Wasz film...
I jak widzicie, możecie przenieść to na każde przejście tutaj, więc po prostu kopiujecie. No i żeby było mało, to na sam koniec możemy dodać jakieś efekty. Jeżeli nie wiecie, jak tego używać, to zapraszam na mój kurs. Ale zobaczcie, możecie przejść na przykład w zakładkę efekty i znaleźć tutaj coś takiego jak old, czyli jakiś stary. I w tym momencie macie na przykład kilka opcji. Możecie je oczywiście klikać, zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, klikacie tutaj. Klikacie następny i widzicie, jak to wygląda, więc jeżeli coś Wam pasuje, to po prostu przeciągacie na linię czasu na samą górę i jednocześnie tutaj przeciągacie na cały film. I w tym momencie, kiedy przeciągniecie i puścicie Wasz film, to wygląda on w ten sposób. Cześć! Dziś zabiorę Was w fascynującą podróż śladami jednej z najbardziej intrygujących postaci w historii Karpat. Juraj Janosik. Słowacki bohater narodowy, którego historia do dziś rozpala wyobraźnię mieszkańców całego regionu. CapCut naprawdę pokazuje, co umie i tworzy coraz lepsze funkcje, które pomagają nam, twórcom, no, tworzyć jeszcze lepsze wideo. Szczerze mówiąc, nie ma się co martwić, że ta technologia zastąpi nas, twórców, no bo jak sami widzieliście, nie jest to doskonałe, natomiast no pomaga. Mam nadzieję, że pomogłem w tym filmie. Jeżeli tak, oczywiście zasubskrybuj kanał i zapraszam Cię na moją grupę na Facebooku albo na Discorda. A jednocześnie widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!